chciałabym Państwu opowiedzieć o pewnym matematycznym problemie, o pewnym matematycznym zagadnieniu, które do tej pory nie zostało jeszcze rozwiązane, nie udało się go policzyć. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pani i pani zawodowo zajmują się łowieniem ryb. Jeżeli łowi się ryby zawodowo, to znaczy, że trzeba je złowić, sprzedać, no i mieć z tego oczywiście jak najwięcej. To skoro chciałyby panie mieć jak najwięcej z tego łowienia ryb, powiedzmy, że są panie na jednym zbiorniku wodnym, no to może taki pomysł, żeby łowić tych ryb jak najwięcej, prawda? No tylko, że ryby mają to do siebie, że kiedy wszystkie ryby złowimy z tego jeziora czy czego tam, no to ich już potem nie będzie. Więc ostatecznie, gdybyśmy łowili bardzo dużo, no to nie zarobimy wcale możliwie jak najwięcej. Z drugiej strony, gdybyśmy ich w ogóle nie łowili na przykład przez 2 lata, kiedy sobie planujemy ten nasz połów, a potem złowili wszystkie, to też wcale nie zarobimy możliwie najwięcej, dlatego że jak tych ryb będzie w tym stawie bardzo dużo, no to one jakby w pewnym momencie nie będą miały co jeść, no i trzeba troszeczkę inaczej to łowienie zaplanować. Natomiast w momencie, w którym panie te ryby łowią i wiemy, jak te ryby się zachowują i wiedzą panie, co wzajemnie planują z tym łowieniem, to wtedy można to spokojnie obliczyć i zaplanować, jak łowić, żeby jak najwięcej złowić, żeby jak najwięcej zarobić. Inna sprawa to jest, jak należy łowić te ryby, żeby każda z pań chciała tą strategię stosować. To znaczy, bo panie te ryby łowią niezależnie. Jedna chce zarobić i druga chce zarobić, no i wcale nie interesuje was wspólny zysk. No więc to wcale nie jest takie oczywiste, że to łowienie tak, żeby zarobić jak najwięcej, rzeczywiście będzie taką strategią, że panie będą chciały to robić. Bo jeżeli chociaż jednej będzie opłacało się od tego odstąpić, no to wtedy druga będzie na tym tracić, też będzie chciała odstąpić i ostatecznie obydwie panie mogą wyjść na tym gorzej. Ale to jest też coś, co jest w matematyce rozwiązane. Jeżeli znamy te ryby, panie wiedzą, co panie wzajemnie robią, no to spokojnie daje się policzyć, co panie powinny robić i można też znaleźć takie strategie, żeby każdej z pań opłacało się wejść w to i każdej z pań opłacało się tą strategię stosować. No ale miało być o tym, czego się zrobić nie da. I teraz, to co jest tu niezrobione, to znalezienie takiego poziomu łowienia tych ryb, kiedy ten czas, na który panie planują sobie zmaksymalizować te swoje zyski z tych ryb, jest nieskończony. To znaczy można policzyć, ile panie możliwie mogłyby na tym stawie zarobić, gdyby chciały łowić w nieskończoność, ale znalezienie takich strategii, z których żadnej z pań nie opłacałoby się odstąpić, już obliczone nie jest. Ja mam jeszcze 22 sekundy, to wytłumaczę się w takim razie, no po co w ogóle stosować jakąś strategię w nieskończonym czasie, prawda? Co to jest za pomysł? No więc w przypadku ryb to rzeczywiście nie wydaje się najmądrzejsze. Raczej każdemu, żadnemu z nas nie zdarzy się żyć nieskończenie długo. Ale na przykład w przypadku wycinania lasów deszczowych to już wydaje się, że ma troszeczkę większy sens, prawda? My byśmy chcieli, żeby one były jak najdłużej, żeby one były nieskończenie wiele długo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jest taka gra, która się nazywa Łowisko. Jeżeli pani jej nie zna, ona jest dokładnie o tym, gdzie publiczność, bo brałam w niej udział 2 razy, publiczność spontanicznie tak się zachowuje, że na końcu widać, co jest warto robić, jak się łowi ryby z tego samego miejsca. Także oni tam matematyki nie mają, tylko ze statystyki 50 mniej więcej osób to wynika. Mhm. A ile razy te osoby tam dokonują tego połowu? Jak długo taka gra trwa? To jest tak, że one grają w kółko i powinny grać 30 razy. Sytuacja jest taka, to przepraszam, troszkę zabiorę czas, że w społeczeństwie polskim, jak powiedzieli nam socjolodzy, w społeczeństwie polskim następuje wyłowienie wszystkich ryb już po 20 turach. Nigdzie nie dochodzi do 30 tur. I poprosiliśmy, czy możemy zarybić po 20 turach. Oni powiedzieli, nie ma takiego zwyczaju, proszę bardzo. I znowu skończyliśmy po 20. Czyli tacy jesteśmy. My dwie, panie też. Ja mam pytanie, czy pani się zajmuje, albo osoby, które się tym problemem zajmują, tak od strony teoretycznej, czy od strony praktycznej? Od strony teoretycznej. Te ryby, wiedzą państwo, tak? Matematyka matematyką, ryby rybami. Także nie, to jest zajmowanie się teoretyczne, a ta historia rybowa, mimo że matematykę teoretycznie najlepiej, tak się mówi, że się na cukierkach tłumaczy, no to ja jednak wybrałam do tej historii ryby i one tu są dopięte.
A w takim razie, czy da się nam wytłumaczyć w trzech słowach, o co chodzi z tym, że nie da się policzyć? Nie wiadomo, jakie równanie rozwiązać, albo znamy równanie, a nie umiemy go rozwiązać? Na razie nie udało się tego obliczyć, po prostu doprowadzić. To nie jest tak, że to jest nieobliczalne, że to jest niemożliwe do wykonania, tylko po prostu nikt jeszcze nie zrobił porządku z tymi równaniami, które tam są, prawda, jakieś odpowiednie. Także to jest kwestia techniczna. Czyli znamy równania, ale nie umiemy ich rozwiązać. Tak. Co jest dość częste w matematyce, natomiast oczywiście można stosować różne przybliżone metody, gdzieś tam odpalić komputer, no ale to nie jest do końca to. Wybrała pani ryby, nie lasy jednak. Tak. Chociaż powiedziała pani na koniec, że, dla lasów to byłoby może bardziej przekonujące. To tak jak już o tym była mowa, wybrała pani panie. Najpierw było mi bardzo trudno wyobrazić sobie panie łowiące ryby. Może dlatego, łowiły że pani kiedyś ryby? Nie. Rany. No właśnie. No, okej. No i to jest nudne. To zależy, z kim się łowi. W nieskończonym czasie nie jest nudne. W nieskończonym to pewnie nie. Tak, więc te dwa wybory wymagają jakiegoś komentarza. Dlaczego mówiła pani o paniach i dlaczego mówiła pani o rybach, a nie o lasach i o nas wszystkich? Wydaje mi się, że większość z nas, być może źle mi się wydaje, tak, miała jednak styczność z rybami niż z wycinaniem drzew. Ręka do góry, kto kiedyś łowił ryby? O, panie się odwrócą. Prawie wszyscy łowili. A kto kiedyś ścinał drzewo? Dobra, okej. Okay. No dobrze, to przepraszam w takim razie. W każdym razie wydawało mi się, że te ryby, jakby tutaj to odnawianie jest jakieś takie bliższe, tak? To, że ludzie zarabiają na tym, żeby to nie było jakieś bardzo przywiązane do serca. Ten wybór. Czy są jakieś takie realne problemy, które moglibyśmy rozwiązać, gdybyśmy ten właśnie matematyczny problem rozwiązali? Czy to może się przełożyć na jakieś praktyczne życie, ekonomię, w co zainwestować znowu? Znaczy to jest tak, znaczy te ryby zostały tu wplątane w tą historię, w te równania, że my sobie chcemy coś zmaksymalizować, tak? Natomiast jak najbardziej to te ryby można tam zastosować. I gdybyśmy znali odpowiednią dynamikę tego stawu i chcieli rzeczywiście zarobić na tym jak najwięcej, rzeczywiście w nieskończonym horyzoncie czasowym, co jak dopniemy do tego lasu nie jest zupełnie bez sensu, to by się dało zastosować. Przy czym tu jest oczywiście dużo różnych matematycznych założeń, tak? Oczywiście te ryby nie są modelowe i prawda, jakbyśmy wstawili wszystko, co o tych rybach wiemy, to i tak to nie byłby idealny model stawu. Niemniej można by to stosować. Myślę, że w przypadku wycinek lasów też. Ale czy to by było stosowne? To nie jest tak, że to byłoby rozwiązanie, prawda, jak te lasy należy wycinać, bach już. No bo tam wchodzą jeszcze różne inne dodatkowe warunki i dodatkowe jakieś problemy. Ale w moim odczuciu można by. Czy to by się stało, gdybyśmy to policzyli? To jest jeszcze inna sprawa, jeszcze inny temat.